Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki i witam na mojej stronie internetowej wideomarketing.pl. Na przykładzie negatywnego komentarza, który otrzymałem w temacie swojej narracji jednego z wideo, chciałbym omówić tutaj prostą technikę zwiększenia swojego ruchu na kanale YouTube, a mianowicie komentarze. No, w zasadzie nie odkryłem niczego rewolucyjnego, ponieważ większość ludzi, większość internautów, pozycjonerów zamieszcza swoje komentarze na zasadzie im więcej, tym lepiej. Jeden dobrze, ale 1000, 10 tysięcy, im więcej, tym lepiej. Nie jest to oczywiście pozbawione logiki, ale według mnie cały widz polega na czym innym. Niestety większość komentarzy to spam lub po prostu ukryty spam tego typu. No, twój kanał jest najlepszy, wspaniały, lub więcej takich filmów, bla bla bla, zapraszamy cię jako przyjaciela. No, w zasadzie żadnej wartości poza linkiem do strony komentującego lub zwracającego na siebie uwagę. I niestety, ponieważ większość ludzi w ogóle nie przykłada się do swoich komentarzy, jest to twoją szansą. Ja takie spamowate komentarze po prostu usuwam lub znakuję jako spam, żeby po prostu więcej tam internautom to nie przeszkadzało. Natomiast wracając do rzeczy. Całą sztuką jest tutaj zdolność zaangażowania w komentarze ludzi. A w zasadzie, w mojej skromnej opinii, dwóch grup ludzi. No, pierwsi to są oczywiście ci, co oglądają dany film czy dany kanał. Czyli prosty z tego wniosek, że trzeba znaleźć podobny tematycznie do swojego kanału. No, zostawić tam jakiś komentarz, jakiś super komentarz, który stanie się zalążkiem do dyskusji. No, można mieć nadzieję, że widownia tego kanału po przeczytaniu twojego komentarza zobaczy, że masz coś więcej do powiedzenia. I jak powiedziałem, można mieć nadzieję, że odwiedzą zwrotnie twój kanał. Sztuczka polega jednak na tym, że nie oni są głównym celem twojego zainteresowania. Aczkolwiek jakiś to ruch może ci przysporzyć i być może nawet jakichś twoich subskrybentów czy osoby, które się twoim kanałem w poważniejszy sposób zainteresują. Twoim głównym obiektem zainteresowania jest, no, jak łatwo się można domyśleć, sam właściciel kanału. I zostawiając sensowny komentarz, sam szef widzi, że masz pojęcie o tym, o czym on pisze. No, ale w ten sposób masz dużą szansę, aby nawiązać nową znajomość, która w pewnym sensie no, może być kluczem do jego drzwi, czy jakimś zaklęciem no, do jego sezamu. Sezamie, otwórz się. Ponieważ właściciel kanału może rozważyć tutaj po zapoznaniu się z wartością twoich komentarzy nawet spełnienie jakichś twoich próśb marketingowych, czy jakichkolwiek po prostu innych. I tylko dlatego, że spędziłeś nieco więcej czasu nad porządnym komentarzem, który zainteresował ludzi, widzów jego kanału, no i zwrócił jego uwagę. Właściciel może być nawet kontrybutorem do twojego kanału, no, nakręcić jakiś film o tobie, czy nawet na swoim blogu dać ci parę linków. No, w każdym razie jest bardzo prawdopodobne, że ze zwykłej ludzkiej ciekawości zacznie odwiedzać on twój kanał. No, jaki z tego wniosek? Po prostu musisz dostarczyć prawdziwą wartość, aby wyróżnić się z tego tłumu szaraków, no, z tego tłumu spamowatych lub po prostu beznadziejnych komentarzy. No, nie wspominam tutaj już o komentarzach obraźliwych lub w ogóle jakiś nie na temat. Jak już wspomniałem na samym początku, negatywny komentarz dotyczył mojego stylu mówienia. No, no, niestety tu muszę przyznać rację, bo nie urodziłem się z głosem ani Kamila Durczoka, ani Justyny Pochankę. No, szczerze mówiąc,
przed kamerą, często się jąkam, powtarzam. No sam dopiero się przekonałem, jaki naprawdę jestem, jak zacząłem słyszeć swój głos, że tak powiem, z drugiej strony. No, normalnie moderuję takie komentarze, ale w tym przypadku postanowiłem podjąć jakieś wyzwanie i zobaczyć, kim jest autor tego postu i wszedłem na kanał YouTube. Co z tego na razie wyszło, zaraz pokażę. W każdym razie chciałbym tutaj przetestować właśnie technikę, którą omówiłem wcześniej. No, miejmy nadzieję, że autor tego postu nie zobaczy tego filmu wideo i być może uda mi się w jakiś naturalny sposób opisać, jak dalej się sprawy potoczyły. No to właśnie otrzymany przeze mnie komentarz, można powiedzieć nieco obraźliwy, ale no, raczej gdybym był dobrym mówcą, pewnie stałbym się przywódcą narodu, a nie tylko lekarzem medycyny pracy. A tutaj takie zbliżenia na ten komentarz. No, kliknąłem właśnie na kanał mojego adwersarza i tutaj małe zaskoczenie. Widać wyraźnie po profilu, że ta osoba dopiero co raczkuje w marketingu internetowym, więc są duże szanse, było duże prawdopodobieństwo, że potrzebowała raczej przystępnej informacji rozwiązującej jej jakiś problem, aniżeli tylko mojego oględzenia. No widać tutaj po braku ostatniej aktywności, że kanał YouTube nie służy jej w ogóle do marketingu, tylko pewnie do oglądania jakichś treści edukacyjnych. No a tutaj mój złośliwy nieco komentarz, jednak mimo wszystko zachęcający właściciela kanału Kask no, do dalszej dyskusji. Jak zwróciliście pewnie uwagę, drugą część tego wideo potraktowałem również jako próbę pracy z programem Camtasia. No, proszę na razie o niezłośliwe komentarze, jeżeli według moich nauk, jeżeli w perspektywie jest jakaś dalsza współpraca z moją skromną osobą. Jaki jest końcowy wniosek z tego przypadku? No, tak po mojemu, nie warto na samym początku za bardzo unosić się honorem, szczególnie jeżeli też się jest w pewnym sensie nowicjuszem i starać się jakieś znaleźć pozytywne wyjście z takiej sytuacji. No, o ile to jest możliwe, bo z góry wykluczam tutaj, jak, żeby dotyczyło to komentarzy wybitnie obraźliwych lub spamu. W moim przypadku skłoniło mnie to również do pewnych działań przypominających naszych polityków. Nieważne jaki jest przekaz, lecz trzeba się często uśmiechać i mówić raczej płynnie. No tak, po prostu szczerzyć zęby, czy się mówi prawdę, czy nie. Dziękuję bardzo. Następne wideo już niedługo. Tak jak wspomniałem, mam już program Camtasia. Kawałek, no, dobrego softu, niestety bardzo drogiego, jak na nasze polskie warunki, ale można nim robić cuda. Także zapraszam jeszcze raz na następne filmy z cyklu Wideomarketing Dariusza Kraśnickiego. Dziękuję.